Jesteśmy cały czas w programie Muzyka Nowoczesna i dzisiaj rozmawiamy o boom-bapie. Boom-bapie, czyli... Jesteśmy dzisiaj w programie Muzyka Nowoczesna i rozmawiamy o boom-bapie, czyli oldschoolowym hip-hopie tak naprawdę, o hip-hopie... Golden Era. Golden Era, ze złotej epoki właśnie hip-hopu, lata 90. głównie na tapecie. I kolejny przedstawiciel powrotu z kolei tego trendu do muzyki, czyli Dime a Dozen. Młody gość, który zasłynął tym, że jako 19-latek udało mu się podpisać kontrakt z Majorsem, konkretnie z Warnerem. To taki przypadek u nas chyba Mes kiedyś miał, że się chwalił, że bardzo szybko dostał kontrakt. Ale tak, z Majorsem? Z Majorsem nie, ale że się dwójnie o niego bił, jakby jeszcze nastolatkiem i dostawał ciuchy. Z różnych ówczesnych dużych marek odzieżowych. Myślałem, że jakby wszyscy trochę. Możliwe, to wszyscy byli się wybrańcami tamtego czasu. W wieku 19 lat, czyli tak. Mogę śmiało mówić, że jestem jak Dime a Dozen. To chyba dobrze. Dla niego. W każdym razie teledysk, który zaraz zobaczycie, czyli Swank Sinatra, to jest taki przykład właśnie typowy, nie chcę używać słowa blokerskiej, ale klimatu osiedlowego, gdzie jest ławeczka, gdzie jest siatka, boisko do kosza, rybie oko, dziwna koloryzacja. Ale to wszystko gdzieś tam jest fajne, bo jest bardzo sentymentalne i dla ludzi, którzy kojarzą ten pierwszy rzut tej stylówki, to myślę, że... To jest tak naprawdę to samo, co było wtedy. No. Tak. Trochę ciuchy się zmieni. Tutaj gościem, podobnie jak u naszego poprzedniego artysty, jest Capital Steez. To też ekipa, zdaje się, Pro Era i wszystkie brooklińskie młode koty. Także sprawdźcie Dime a Dozen, Swank Sinatra.